W poprzedniej lekcji dowiedzieliśmy się, że sytuacja w Europie na początku XX wieku była napięta i pełna konfliktów. Począwszy od sporu francusko-niemieckiego o Alzację i Lotaryngię, przez konflikty kolonialne, aż kończąc na kotle bałkańskim. Rzeczywistość była na tyle poważna, że wystarczyła niewielka iskra, aby ta tykająca bomba, jaką była nieuchronna wojna, po prostu wybuchła. 28 czerwca 1914 roku doszło do zdarzenia, które było tą przysłowiową iskrą. Mianowicie w Sarajewie, stolicy Bośni i Hercegowiny, panowały nastroje nacjonalistyczne, bo mieszkający tam licznie Serbowie chcieli wydostać się spod władzy Austriaków. Tego dnia w Sarajewie przebywał austriacki następca tronu, arcyksiąże Franciszek Ferdynand Habsburg, który podczas przejazdu ulicami miasta został zastrzelony. Zamachu dokonał serbski nacjonalista Gavrilo Princip z organizacji terrorystycznej o nazwie Czarna Ręka. Nie był on jedynym spiskowcem, bowiem na trasie podróży arcyksięcia stali także inni zamachowcy, czekający na dogodny moment. Wydawało się, że będzie to tylko lokalna wojna pomiędzy Austro-Węgrami a Serbią, ale tak naprawdę przerodziła się ona w konflikt światowy, który nazwano Wielką Wojną. Stało się to za sprawą zawartych wcześniej sojuszy i przymierzy. Mam tutaj na myśli Trójporozumienie, do którego należała Francja, Rosja oraz Wielka Brytania, oraz Trójprzymierze, jakie zawiązały między sobą Niemcy, Włochy i Austro-Węgry. Akty wypowiadania wojny przez kolejne kraje często przyrównuje się do domina, kiedy jedno mocarstwo przyłączające się do wojny powodowało włączenie się do niej kolejnego. Tak więc 28 lipca, miesiąc po zamachu, Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii. Ta była jednak w dobrych kontaktach z Rosją, jako jej prawosławną siostrą. Zbrojenia Rosji przy zachodniej granicy imperium skłoniły teraz Niemcy do wypowiedzenia wojny. Rosja jako członek Trójporozumienia miała przymierze z Francją i Wielką Brytanią, wraz z którymi dołączyły ich liczne kolonie w Afryce, Brytyjska Kanada i Australia. Po stronie Antanty mamy też Japonię, a po stronie państw centralnych Turcję. W 1915 roku wsparła je też Bułgaria, natomiast Włochy zrezygnowały z pomocy w ramach Trójprzymierzy i poparły Antantę. W 1916 roku przyłączyła się do niej także Rumunia, a rok później Grecja i Stany Zjednoczone. Porównując zmobilizowane siły w 1914 roku, państwa centralne dysponowały mniejszymi, ale lepiej zorganizowanymi siłami. Podczas 4 lat zmagań w Europie ukształtowało się kilka frontów i miejsc, w których miały miejsce główne starcia wojenne. Były to front zachodni na terenie Belgii i granicy francusko-niemieckiej, front włoski, wschodni oraz bałkański. Właśnie od zaangażowania mocarstw w utrzymaniu bądź przesunięciu frontu zależał wynik wojny. Zanim przejdziemy do omawiania przebiegu działań wojennych, chciałbym zwrócić uwagę na taktykę, jaką chcieli zastosować Niemcy. Mianowicie Alfred von Schlieffen opracował plan, który pozwoliłby uniknąć walki na dwa fronty. Według niego główne wojska należałoby wysłać na Francję, która zostałaby szybko pokonana. Następnie oddziały skierowano by błyskawicznie w stronę Rosji. Taki rodzaj prowadzonej walki nazywa się wojną błyskawiczną niemieckiego Blitzkrieg. Zobaczmy teraz, jak ukształtował się front zachodni. Agresorem były tutaj Niemcy, które w sierpniu 1914 roku, zgodnie z planem Schlieffena, wkroczyły na teren neutralnej Belgii, a następnie skierowały się w stronę północnej Francji. Niemcom nie udało się jednak wprowadzić wojny błyskawicznej w życie, a to dlatego, że Rosja pojawiła się na granicy wschodniej wcześniej, niż się tego spodziewano. Oznaczało to, że II Rzesza musiała wysłać część swych wojsk do Prus wschodnich, aby zagrodzić drogę wojskom rosyjskim. Tym samym zmniejszone oddziały niemieckie musiały zmagać się z oporem wojsk francuskich, belgijskich i wspierających je Brytyjczyków. Ofensywę niemiecką ostatecznie zatrzymał generał Ferdynand Foch nad rzeką Marną. Pod koniec 1914 roku na froncie zachodnim możemy zaobserwować pewne zmiany w działaniach wojennych. Wojna przybrała tutaj nowego charakteru, pozycyjnego. To znaczy, że walki prowadzono od tej pory wzdłuż stałego frontu z liniami umocnień składających się ze schronów, okopów i zasieków z drutu kolczastego. Z tego powodu Wielką Wojnę nazywa się także wojną w okopach. W przypadku omawianego terenu front rzadko ulegał zmianie. Nie znaczy, że nie próbowano złamać pozycji przeciwnika. Czyniono to, ale próby przeważnie kończyły się klęską albo wielkimi stratami. Podczas I wojny światowej w walkach wykorzystywano nowe osiągnięcia technologiczne. Jedną z nich było użycie gazów bojowych. Po raz pierwszy użyli go Niemcy w 1915 roku podczas walk w okolicach miejscowości Ypres. Broń chemiczna okazała się niezwykle groźna dla przeciwników, bowiem tysiące żołnierzy uległo porażeniu, tracąc wzrok, a niektórzy zatruli się gazami.
Niemcy nie ucierpieli dlatego, że byli wyposażeni w specjalne maski gazowe. Jednak wkrótce zaczęła je stosować także Antanta, a kolejne ataki nie przynosiły już tak dużych strat. Front zachodni w ciągu następnych miesięcy praktycznie nie ulegał zmianie. W 1916 roku próbowali go złamać Niemcy, aby następnie ruszyć na Paryż. Doszło wtedy do jednej z największych bitew tego konfliktu, Verdun, która nie została rozstrzygnięta. Podobnie potoczyła się sytuacja nad Sommą. Podczas tej bitwy Brytyjczycy jako pierwsi w historii użyli czołgów. Jeśli mielibyśmy podsumować działania wojenne na froncie zachodnim do 1916 roku, zdecydowanie w lepszej sytuacji były kraje Antanty, które dzięki kontaktom ze Stanami Zjednoczonymi oraz ze swoimi koloniami otrzymywały wsparcie finansowe i surowcowe. Natomiast kraje centralne zostały od nich odcięte przez blokadę morską dokonaną przez Brytyjczyków. Przenieśmy się teraz na front wschodni. Tam Rosja zdołała zaskoczyć Niemców, pojawiając się w Prusach Wschodnich. Druga armia rosyjska skierowała się zaś na Galicję. Atak wojsk carskich został jednak udaremniony przez państwa centralne. Jeszcze w 1914 roku pod Tannenbergiem Rosjanie zostali pobici przez Niemców, a w 1915 przez Austriaków pod Gorlicami. Porażki Rosji w wojnie osłabiły jej autorytet, a szczególnie cara, którego coraz chętniej starano się pozbyć. Rosja wkraczała w okres rewolucji lutowej oraz październikowej. Wykorzystały Niemcy z Austro-Węgrami. Linia frontu wschodniego przesuwała się na ich korzyść. W 1917 roku doszło do podpisania zawieszenia broni na froncie wschodnim. Było ono spowodowane pogłębiającą się rewolucją oraz dojściem do władzy bolszewików, którzy dążyli do zakończenia wojny. A więc 3 marca 1918 roku został podpisany pokój brzeski między Rosją a Niemcami i Austro-Węgrami. Nadto Rosja zrzekła się ziem Królestwa Polskiego, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi oraz Ukrainy. Dzięki porozumieniu kraje centralne przez ostatnie miesiące wojny mogły skoncentrować się na walkach na Bałkanach oraz na Zachodzie. Przyjrzyjmy się teraz frontowi włoskiemu. Walki toczyły się tam od 1915 roku, kiedy to Włochy stanęły po stronie Antanty wbrew układom, jakie wcześniej zawarły w ramach Trójprzymierza. W wyniku tej decyzji państwa centralne musiały przerzucić na granicę włoską część oddziałów, co uszczuplało wojska niemieckie, tak bardzo potrzebne na froncie zachodnim i bałkańskim. Walki na północy Włoch nie były łatwe z powodu górskiego ukształtowania terenu i nie przyniosły jednak rozstrzygnięcia. Front nie ulegał tam faktycznej zmianie. Zostały nam jeszcze zmagania na Bałkanach. W 1914 roku Austriacy próbowali pokonać Serbów, lecz udało im się to dopiero rok później, gdy do państw centralnych dołączyła Bułgaria. Wojska serbskie zdołały się uratować, schroniwszy się w neutralnej Albanii oraz w Grecji. Tam oczekiwały na wsparcie wojsk francuskich i brytyjskich. Te pojawiły się tam także w celu zdobycia cieśnin czarnomorskich, aby uzyskać morskie połączenie z Rosją. Do najkrwawszych działań doszło na półwyspie Gallipoli, ale zakończyły się one klęską Antanty, głównie dlatego, że Niemcy zdołały uzbroić Turcję w nowoczesny sprzęt wojskowy. Front teraz znajdował się na granicy serbsko-greckiej. W 1916 roku do wojny po stronie Antanty przystąpiła Rumunia, ale szybko została pokonana. Sytuacja na Bałkanach dopiero uległa zmianie, kiedy w 17 roku do wojny przyłączyła się Grecja. Pozwoliło to na większą koncentrację wojsk Antanty. Do tej pory omówiliśmy walki na kontynencie, ale pamiętajmy, że zmagania toczono także na morzach i oceanach. Najpotężniejszą flotą dysponowała Wielka Brytania, która zastosowała wobec Niemców blokadę morską. Razem z Francją zajęła także jej kolonie w Afryce i z Japonią na Pacyfiku. Niemcy odcięto z zasobów i tak musiały kiedyś spróbować wydostać się z zamknięcia. Jednym ze sposobów była otwarta bitwa morska. W 1916 roku na Morzu Północnym doszło do największej bitwy morskiej I wojny światowej, czyli bitwy jutlandzkiej. Starcie pozostało nierozstrzygnięte, ale pokazało to, że Niemcy nie są w stanie wydostać się z blokady. Drugim sposobem Niemców było udoskonalenie łodzi podwodnych, które zwano ubotami. Wkrótce zaczęły one zadawać duże straty nie tylko statkom militarnym, ale także handlowym i pasażerskim. Ugodzenie w te ostatnie II Rzeszę kosztowało jednak najwięcej, a to dlatego, że w 1915 roku doszło do zatopienia jednego z parowców, Lusitanie, na którym przebywali także obywatele amerykańscy. Doprowadziło to do pogorszenia stosunków z USA, ale nie zdecydowały się jeszcze formalnie przystąpić do wojny. Czyniły to dopiero 2 lata później, kiedy Niemcy ogłosiły nieograniczoną wojnę podwodną.
Oznaczało to, że od teraz U-boty będą atakować wszystkie statki, jakie napotkają na drodze. Dla Amerykanów było to do niepomyślenia i 6 kwietnia 1917 roku postanowiły wypowiedzieć wojnę Niemcom. Przyłączenie się Amerykanów do wojny to jeden z jej kluczowych momentów, ponieważ od tamtej pory sytuacja państw centralnych stawała się coraz trudniejsza, a kraje Antanty uzyskały jeszcze większe wsparcie militarne. Jedynie zawarcie pokoju brzeskiego z Rosją pozwoliło Niemcom na przerzucenie wojsk na front zachodni, a Austro-Węgrom skupić się na walkach na Bałkanach. Tymczasem pojawiły się na zachodzie Europy oddziały amerykańskie, co pozwoliło wojskom Antanty przejść do natarcia. Dzięki wspólnym staraniom udało się wyprzeć Niemców z Francji, natomiast na Bałkanach zostały pokonane Bułgaria i Turcja, które przyznały się do porażki. Zostały jeszcze Niemcy i Austro-Węgry, które nie tylko były już spychane przez wojska Antanty, ale ulegały problemom wewnętrznym. Mianowicie w Niemczech dochodziło do protestów społecznych, inspirowanych przez miejscowych komunistów, wspieranych przez bolszewików z Rosji. Natomiast Austro-Węgry były rozrywane przez problemy narodowościowe, bowiem porażki na froncie były odpowiednim momentem do uzyskania niezależności przez Czechów, Węgrów, Chorwatów i innych mniejszości narodowych. Władze Niemiec i Austro-Węgier nie były w stanie rozwiązać sytuacji wewnętrznej, ani sprostać obronie linii frontu. Tak więc w listopadzie 1918 roku cesarze Wilhelm II i Karol I abdykowali. Natomiast 11 listopada w Compiègne został podpisany w wagonie kolejowym rozejm, kończący działania wojenne.